Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak zapowiadałem wczoraj, kiedy wylatywaliśmy tutaj do Stanów Zjednoczonych, dzisiaj tym pierwszym punktem naszej obecności tutaj w Nowym Jorku, obecnie Jersey City, jest złożenie hołdu ofiarom rosyjskiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Obchodzimy dzisiaj 84. rocznicę tamtego dramatycznego wydarzenia. Polska zniknęła z mapy w wyniku porozumienia pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a sowiecką Rosją, wówczas słynnego paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnych protokołów do tego paktu. Najpierw 1 września 1939 roku zostaliśmy zaatakowani przez Niemcy hitlerowskie, a później zdradziecko z drugiej strony przez Rosję sowiecką i niestety już wtedy tamta Polska, II Rzeczpospolita takich dwóch uderzeń nie wytrzymała i Polska zniknęła z mapy. Zaczęła się okupacja, która trwała, jak Państwo wiecie, do 1945 roku, a wolność prawdziwą odzyskaliśmy dopiero tak naprawdę w roku 1989 i potem. Cieszymy się dzisiaj oczywiście, że od 34 lat cieszymy się na powrót wolną, suwerenną, niepodległą ojczyzną, ale faktem jest, że pokolenie moich dziadków i moich rodziców w ogromnej części przez tamte wydarzenia właśnie z 1939 roku i II wojnę światową, przez niemiecką, hitlerowską napaść na Polskę i potem sowiecką, no, zmagali się z tym, że byli za żelazną kurtyną, nie żyli w kraju w pełni wolnym. Dzisiaj czcimy pamięć ofiar II wojny światowej, rosyjskiej napaści na Polskę i rosyjskiego terroru później. Wiemy o tym, że dalej były wywózki daleko na wschód, na Sybir, że bardzo wielu ludzi stamtąd nie wróciło, bardzo wielu ludzi zginęło, wielu ludzi cierpiało. To jest nasza trauma narodowa w jakimś sensie i bardzo dobrze to pamiętamy. Dlatego dzisiaj, kiedy obserwujemy to, co dzieje się, odradzający się rosyjski imperializm, który najpierw w 2008 zaatakował Gruzję, a później w 2014 roku zaatakował najpierw Ukrainę, by później pełnoskalowo uderzyć na to niepodległe, suwerenne państwo 24 lutego 2022 roku, to mamy absolutnie jednoznaczne skojarzenia historyczne i wiemy doskonale z tej straszliwej lekcji, którą nasz naród wielokrotnie odebrał, bo to nie był pierwszy raz w 1939 roku, kiedy zostaliśmy napadnięci przez Rosję. Tamta Rosja, która nas napadła, wtedy była Rosją sowiecką. Armia Czerwona napadła, ale przecież w 1920 roku także Armia Czerwona napadła na Polskę. Udało się wygrać w Bitwie Warszawskiej, a wcześniej Polska przez 123 lata była w dużej części pod rosyjskim zaborem. Carska Rosja okupowała tereny Polski, więc to jest nasza historia bardzo trudna i dzisiaj wiemy, że musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Bardzo ważną sprawą w tym wszystkim jest Sojusz Polsko-Amerykański, nasza obecność w NATO, gwarancje wynikające z artykułu 5, przyjaźń polsko-amerykańska, obecność wojsk amerykańskich w Polsce oczywiście, ale my znakomicie zdajemy sobie sprawę z tego, że to my musimy też nasze sojusznicze zobowiązania realizować, stąd ogromne nakłady na obronność, na które zdecydowaliśmy się w Polsce, stąd wydatkowanie ponad 4% naszego PKB na właśnie modernizację polskiej armii, na zakup nowego sprzętu w Stanach Zjednoczonych, tutaj między innymi najnowocześniejszych czołgów Abrams, najnowocześniejszego typu tych czołgów, między innymi samolotów F-35, ale także wyrzutni HIMARS, Patriot, wielu systemów właśnie ze Stanów Zjednoczonych. To jest element także naszej współpracy sojuszniczej. Mówię, wszystko to jest wynikiem tego, że staramy się, aby ta lekcja 1939 roku, lekcja zniknięcia Polski z mapy, tego, że nie zdołaliśmy się obronić, aby ta lekcja została uznana za odrobioną i żeby nikt nie odważył się Polski zaatakować. To jest dzisiaj nasze najważniejsze zadanie. Panie prezydencie, ujawniło taką tajną notatkę dotyczącą obrony Polski, a w zasadzie braku obrony na wschód od linii Wisły. Jak pan prezydencie do tego odniósł? Proszę Państwa, no jest faktem nie pierwszy raz. Mówiliśmy o tym, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że takie były plany, koncepcje
żeby obrona Rzeczypospolitej de facto zaczynała się od linii Wisły, czyli wszystkie kluczowe jednostki znajdowały się po stronie zachodniej Wisły, wręcz na ziemiach zachodnich, w okolicach Żagania i tak dalej. No, ja i moi koledzy nie zgadzali ze Zjednoczonej Prawicy, nie zgadzaliśmy się absolutnie z tą koncepcją od samego początku. Uważaliśmy, że każda pięć ziemi Rzeczypospolitej powinna być broniona, że wszyscy mieszkańcy Polski przecież płacą podatki i każdemu należy się bezpieczeństwo i każdemu należą się jednakowe prawa do tego, żeby być pewnym, że polskie wojsko w razie czego stanie do jego obrony. Cieszę się, że to jest od 2015 roku zmieniane, że coraz mocniejsze jest to bezpieczeństwo militarne, także tej właśnie wschodniej części Polski. Dzisiaj też oddziały natowskie stacjonują w okolicach polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej granicy na przesmyku suwalskim. Ta obecność sojusznicza jest u nas, ale poza tym my rzeczywiście lokujemy w tej chwili, odbudowujemy te jednostki, które były przez lata zwijane właśnie z tej wschodniej Polski, bo obrona powinna być jednakowa w odniesieniu do terytorium całego kraju. Panie prezydencie, czy spotka się pan z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku? Mamy ustalone spotkanie, tak, w formule tak zwanej bilateralnej. Takie spotkanie ma się odbyć, tak. Panie prezydencie, jeszcze o Polonię pytanie. Panie prezydencie, w możliwości swobodnego poruszania się w strefie Schengen w związku z tak zwaną aferą wizową, wymogiem europarlamentarzyści w Polsce, że takie rozmowy kuluarowe w Strasburgu są. Proszę Państwa, Państwo wybaczą, ale mimo wszystko pamiętajmy o tym, że były to wizy wydawane przez polskie konsulaty. Oczywiście prowadzone są i bardzo dobrze czynności przez polskie służby, bo tak naprawdę to polskie służby, czyli polskie państwo wykryło ten proceder, że tutaj mogą być nieprawidłowości i prowadziło odpowiednie w tym aspekcie postępowania. Ale to były mimo wszystko wydawane wizy pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych, a jeszcze w 2014 roku przypominam Państwa, że chciano przyjmować i 15, tak, kiedy były rządy PO-PSL, chciano przyjmować migrantów w systemie kwotowym, bez żadnej większej kontroli do Polski, to w tysiącach, więc w porównaniu z tym, jakie wówczas było zagrożenie wynikające z tego, to, z czym mieliśmy do czynienia z wjazdami do Polski na podstawie wydanych przez nasze konsulaty wiz, oczywiście musi być to bardzo dobrze zweryfikowane, czy przypadkiem nie było tam przekroczenia norm, czy nie doszło do jakichś działań o charakterze przestępczym, nielegalnym. Natomiast pamiętajmy o jednym, to było realizowane pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych. Panie prezydencie, kilka słów do Polonii. Dzisiaj pan tutaj rozpoczął, Polonia tak walczyła o to, aby ten pomnik tutaj pozostał, ale dzisiaj też pan się spotyka z Polonią. Czy mogę prosić o kilka słów właśnie do rodaków i komentarz co do spotkań? Tak, ja nie ukrywam, że wtedy, kiedy były tutaj te dyskusje w Jersey City na temat przeniesienia tego pomnika w inne miejsce, to był 2017-2018 rok, ja wtedy też podjąłem tutaj, wspierając właśnie dążenia naszych rodaków, działania, aby ten pomnik tutaj w tym miejscu, bardzo ważnym miejscu pozostał. Pamiętajmy, że jest to pomnik też naszego artysty, naszego rzeźbiarza, pana Katyńskiego, kawalera Orderu Orła Białego, który niestety już nie żyje, więc jest to też w jakimś sensie pamiątka po nim, ale przede wszystkim niezwykły obraz cierpienia Rzeczypospolitej, naszych żołnierzy, naszych obywateli w tamtym czasie, w 1939 roku, kiedy Rosja sowiecka nas napadła i później tej Golgoty Wschodu. Więc bardzo dla nas ważny i też niezwykle wymowny w swoim obrazie ten pomnik, ta rzeźba. Podziękowałem przed chwilą też tutaj naszym rodakom, paniom, które przyszły za tamte działania, za tamtą akcję, za tamtą obronę i wyrażam wielką satysfakcję, że w tym pięknym miejscu ten pomnik nadal jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.